Polska przygotowuje się do wielkiej uroczystości tysięcznej rocznicy Chrztu Polski. Kardynał Stefan Wyszyński zaproponował całemu Kościołowi program Wielkiej Noweny. Co roku rozważano kolejne hasła, aby odnowić moralnie i społecznie cały naród polski. Przez kolejne 9 lat naród przygotowywał się. I w 1966 roku rozpoczęły się uroczystości. Plan był taki, że centralne uroczystości odbędą się w miejscu chrztu, czyli w Gnieźnie i Poznaniu, a także na Jasnej Górze, u tronu Matki Bożej, Królowej Korony Polskiej. I tak w kwietniu cały episkopat wprowadził się w Gnieźnie, zaś 3 maja na Jasnej Górze. Oprócz tego postanowiono, że każda diecezja polska w swojej stolicy urządzi obchody jubileuszowe, aby podziękować Bogu za tysiąclecie chrześcijaństwa w Polsce. I tak się rzeczywiście działo. Ale okazało się, że diecezja częstochowska jest niejako poszkodowana, albowiem oto przecież w Częstochowie odbyły się uroczystości centralne, ogólnopolskie. Diecezja została jako pominięta. Wobec tego postanowiono, że już w roku 1967 właśnie tutaj w Sosnowcu odbędą się uroczystości milenijne dla diecezji częstochowskiej. I właśnie to wydarzenie wspominamy w dniu dzisiejszym. Jednakże nie tylko Kościół przygotowywał się do tych wydarzeń. Władze także postanowiły wówczas obchodzić swoje rocznice. Ogłoszono więc, że będzie świętowane tysiąclecie polskiej państwowości. Zaczęto tworzyć rozmaite plany i akcje. Co smutne, to to, że większość z tych planów, harmonogramów i akcji nie była nastawiona na to, co można zrobić dobrego, ale w swoich tytułach i postanowieniach miała za cel i zadanie, jak zaszkodzić obchodom kościelnym, jak spowodować, aby ludzie nie poszli do kościoła, do Jasnej Góry, do Gniezna, do Częstochowy czy do Sosnowca. Obie strony prowadziły przygotowania. I tak tutaj przykład do Sosnowca, ciągle przyjeżdżali biskupi z Częstochowy, aby całą uroczystość przygotować. Tymczasem strona partyjna i rządowa także prowadziła przygotowania. Opracowano specjalne plany, jak to zrobić, aby do uroczystości nie dopuścić. Po pierwsze, wezwano na rozmowę biskupa Stefana Barełę, biskupa częstochowskiego. I w Katowicach jeden z urzędników oświadczył wprost, że władze nie pozwalają w żadnym wypadku zorganizować tutaj, w Sosnowcu, uroczystości religijnych na taką skalę. Ponieważ nie było żadnych argumentów za tym, aby tej uroczystości kościelnej zakazać, biskup Barełę oświadczył wprost i jasno, że takiej decyzji się nie podporządkuje. Miał słuszność, albowiem władze nie miały żadnych podstaw do wydania takiego zakazu. Kiedy nie udało się w ten sposób zakazać uroczystości w Sosnowcu, wówczas zaczęto do kurii w Częstochowie wysyłać listy. Dzisiaj zachowało się tych listów około 300. Co ciekawe, wszystkie są w podobnej treści, pisane na podobnym papierze. Wszystkie one mają w swojej treści podobne poglądy, iż oto ludność Sosnowca jest oburzona, że tutaj w
tej świątyni urządzi się taką, a nie inną imprezę religijną. Oczywiście wszystkie owe pisma były zmanipulowane, fałszywe, albowiem nie było na nich adresów nadawców, nie wiadomo, kto je wysyłał, ale wiadomo, w jaką cenę. Początkowo planowano, że uroczystości religijne, milenijne obejmą całe Zagłębie. Miały się rozpocząć w kościele Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej i następnie w procesji miano przejść tutaj do kościoła Wielkopowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Obawiając się jednak tego, jak władze na to mogą zareagować, biskupi częstochowscy zdecydowali się jednak, że uroczystości zostaną ograniczone do tej świątyni i do placu kościelnego. Do Zagłębia przybyło około 30 biskupów, którzy zamieszkali w różnych parafiach Zagłębia. Tam odprawiali msze święte, głosili kazania, a w same uroczystości milenijne przyjechali właśnie do Sosnowca. Pierwszy dzień, całą uroczystość to były dwa dni. Pierwszy dzień to uroczyste powitanie. Zbudowano trybunę obok świątyni. Biskupi w uroczystej procesji wyszli z plebanii właśnie tutaj na plac kościelny i odbyło się powitanie. Oczywiście tak jak przy wszystkich tych uroczystościach, które znamy, były dzieci z kwiatami, młodzież i osoby starsze. Ale pojawił się też pewien problem, bo oto nagle okazało się, że na schodach małego domu towarowego, czyli dzisiejszego domu katolickiego, stoi grupka osób, która nagle zaczyna krzyczeć precz, precz z Wyszyńskim. Wtedy okazało się jasne, że władze zaplanowały swoistego rodzaju powitanie dla kardynała Wyszyńskiego i innych biskupów. Uroczystości oczywiście trwały religijne dalej. Wierni razem z biskupami weszli do świątyni. Tutaj odbyła się sesja naukowa poświęcona historii Zagłębia Dąbrowskiego. Jeden z referatów tej sesji, co ważne, miał ówczesny arcybiskup wrocławski, późniejszy kardynał Bolesław Kominek. Inny znowu referat miał znany historyk profesor Błoczowski, który w pewnym czasie był także prorektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pierwszy dzień zakończył się spokojnie. To, co stało się w nocy, jest do dzisiejszego dnia wspominane, albowiem kiedy w nocy stróż pilnował obejścia kościelnego, nagle został zatrzymany przez patron MO pod zarzutem, że się szwendę. Zaresztowano go na godzinę. Kiedy po godzinie wrócił, okazało się, że brama kościelna z tyłu kościoła Wielkopowzięcia Najświętszej Maryi Panny została zamknięta takimi potężnymi, żelaznymi łańcuchami. To rano, o godzinie 4 czy 5, jak wspominają uczestnicy wydarzeń, zabrano się za przepiłowanie tych łańcuchów. Ostatecznie te łańcuchy trafiły na Jasną Górę jako wotum. Biskup Stefan Baryła polecił swojemu kapelanowi, aby zaniósł te łańcuchy na Jasną Górę. Kapelan do dzisiejszego dnia mówi, że dobrze o tym pamięta, bo musiał zataszczyć te ciężkie łańcuchy w siatce na Jasną Górę, więc pamięta ich ciężar do dzisiejszego dnia. Dopiero drugiego dnia okazało się, że władze rzeczywiście poważnie potraktowały przyjazd kardynała Stefana Wyszyńskiego, arcybiskupa krakowskiego Karola Wojtyły i innych arcybiskupów i biskupów do Sosnowca. Zorganizowano coś, co nazwano bojówkami. Udział w tych bojówkach był obowiązkowy dla większości członków partii, dla członków SB, a także ORP. Zadaniem tych takich